Presja ma sens. Wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ogólnopolską koncesję złożyliśmy 17 maja i wczoraj podjęto decyzję, że Telewizja Republika wejdzie na multiplex. Tomek Stakiewicz powiedział tak. Przede wszystkim trzeba podziękować naszym widzom i tym wszystkim, którzy nas wspierali, bohaterom Solidarności, założycielom, bo bez ich wsparcia tej koncesji by po prostu nie było. Bez wątpienia jest to wydarzenie o charakterze symbolicznym, ale też praktycznym, bo dotrzemy do tych milionów ludzi, którzy chcą oglądać Telewizję Republika, a którzy nie mieli szans jej oglądać. Oczywiście, że bardzo Państwu dziękujemy. Jedziemy dalej, a plany mamy bardzo ambitne. Michał Solarz. Przekaz Telewizji Republika Włącz Prawdę skutkuje nieustannym zaufaniem i ciągłym wzrostem oglądalności. Informacje o przyznaniu koncesji na ogólnopolskim multipleksie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, niezależny konstytucyjny organ, to sukces nie do przecenienia i prawdziwa rewolucja medialna. Przede wszystkim takim głównym argumentem było zachowanie pluralizmu i różnorodności na polskim rynku mediów, tak aby odbiorcy konserwatywni o poglądach odmiennych od mainstreamowych tak zwanych również mieli swoją telewizję i swoje źródło informacji wiarygodnych. Dzięki tej decyzji z naszą wiarygodną informacją dotrzemy do każdego Polaka. Fundamentem, podstawą, najważniejszą rzeczą są nasi widzowie. Jest ten wielki ruch społeczny Telewizji Republika. W naszym spektrum jest około 10 milionów ludzi, ale to i to jest tak naprawdę tajemnica. Warto o tym mówić. Na tę chwilę jesteśmy drugą najchętniej oglądaną telewizją informacyjną. W momencie, kiedy koncesja zostanie włączona, możemy być numerem jeden, przewiduje prezes Tomasz Sakiewicz, dodając, że celem stacji jest pokazanie Polakom, że mają wybór. Wszyscy, którzy rozumieją, do czego jest potrzebny pluralizm, powinni wspierać również Telewizję Republikę, nawet jeśli się z nami nie zgadzają, bo ona jest dowodem na to, że Polska jeszcze ciągle jest krajem demokratycznym. To właśnie w Republice, domu wolnego słowa, telewizji numer jeden z polskim kapitałem, ścierają się politycy różnych frakcji. Ja uważam, że mają do tego przestrzeń i czas w programach naszych publicystów. Nawet przedstawiciele kiedyś opozycji, dzisiaj opcji rządzącej, podkreślali, że w moich programach wszyscy mogą zabrać głos, bo przecież po to się zaprasza gościa, żeby poznać jego opinię, niezależnie od tego, czy akurat się zgadzają z moimi. Wolność słowa jest fenomenem, bo pozwala w sposób uczciwy się spierać o Polskę. Warto się spierać, bardzo gorąco się spierać, tylko trzeba spierać się uczciwie. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest dla milionów Polaków powodem do radości. Szczególnie dla tych, którzy po zmianie władzy i bezprawnym przejęciu Telewizji Polskiej stracili dostęp do wolnego słowa. Od naszych widzów wpłynęły dziesiątki tysięcy wniosków poparcia dla przyznania koncesji. To przypieczętowało decyzję. Członkowie Krajowej Rady przekonali się tymi wnioskami, że poparcie jest tak ogromne i społeczeństwo tak bardzo potrzebuje takiej telewizji, że źródła finansowania na pewno będą choćby w postaci darowizn od tych widzów. Bo Republika jest telewizją przede wszystkim dla państwa, naszych widzów. No, na wszystko trzeba spojrzeć i wtedy wybrać sobie ten swój pogląd, tak? Że nie tylko na jedno patrzymy i wiemy tylko o tym jednym, a nie wiemy, co się dzieje obok. Ważne, dlatego że daje możliwość wyboru i może po prostu zasięgnięcia z różnych stron, jak gdyby spojrzenia na niektóre problemy. Wspieramy. No tak? I finansowo życzymy, wspieramy. Żeby się rozwijała jak najszybciej. Przeganiała TVN i te inne obce. A o wsparcie naszych widzów nieustannie prosimy. To dzięki Państwu możliwa jest skuteczna praca ciągle rozwijającej się Telewizji Republika. Mamy świadomość, że sami tego nie dokonamy. Potrzebujemy Państwa wsparcia i na to wsparcie naszych widzów liczymy. To czas na nową solidarność. Solidarność w obronie wolności słowa i domu wolnego słowa w Polsce. Telewizja Republika nieustannie poszerza swoją ofertę. Z przymrużeniem oka komentujemy rzeczywistość w programie Piachem w tryby. Bo wcześniej był tylko kojarzony z Platformą. Mówimy o kulturze. Co nowego na dużym i na małym ekranie. Chcemy pokazywać też sport na najwyższym poziomie, czego dowodem jest dzisiejsza transmisja z gali MMA w Chełmie. Michał Solarz,
Telewizja Republika.